sobota, 5 maja, pragniony weekend, temperatura 25 stopni. Dzisiaj pętla do Eindhoven, około 100 km. Robię przyjemne spożytecznie, czyli spędzam dzień z dziewczyną i jadę na rowerze. Czyli wszyscy są zadowoleni, a ja najbardziej. Tempo bardzo rekreacyjne, bez spiny. Van Gogh. Tutaj mamy pomnik Vincenta Van Gogha w parku nazwanego jego imieniem. Tutaj mamy rzeźbę obrazu. Jak się nazywa obraz? Słynny obraz. Ziemniaki albo jedzące ziemniaki. Dokładnie. Jedzące ziemniaki. Jesteśmy w Eindhoven, w lewo. Teraz jesteśmy na ścieżce rowerowej Vincenta Van Gogha. Spójrzmy do tabliczki. Jesteśmy teraz na ścieżce rowerowej Vincenta Van Gogha. Pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym, ale już podchodzę bliżej. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja ma w sobie kamyczki, które świecą w ciemności, a jest to inspirowane jego obrazem pod tytułem Gwieździsta noc. Dziękuję. Może tam dalej będzie widać więcej. Właśnie taka zwykła ścieżka, ale w nocy wygląda fajnie. Świecą.
to co widać przede mną to rundo hovering. Jest to jedno z najpopularniejszych rund w Holandii. Prawdopodobnie jedyne tego rodzaju na świecie. Jest to kładka rowerowa rozwieszona nad rondem. W nocy prezentuje się wiele lepiej. Teraz robimy rundkę po rondzie. Zobaczcie jak to wygląda. Jedziemy kółeczko. Tak sobie można jeździć w kółko, jeździć. Z lewej strony jest lotnisko.